Jak przygotowywałeś się do roli postaci, która jest niemalże mityczna, którą znają wszyscy, jest bardzo, bardzo charakterystyczna. Zbigniewa Religi. Tak, no, kurczę, bo to była duża presja i duża strasznie odpowiedzialność i też miałem pełną świadomość, że profesor tkwi w świadomości Polaków. A miałeś takie wahania na początku, przyjąć tę rolę czy nie przyjąć, bo to jest jednak, no właśnie jak sam powiedziałeś, odpowiedzialność. Nie, bo to było takie fantastyczne wydarzenie, bo jak gdzieś tam kilka lat temu sobie założyłem, że po prostu muszę coś zmienić, żeby z powrotem grać w takich filmach typu Skazany i żeby dotykać też cięższych tematów. I wziąłem takie duże wstrzymanie i no, koledzy dalej tam grali w różnych produkcjach, a ja gdzieś tam się zastanawiałem, co zrobić, więc kiedy ta propozycja przyszła, pomyślałem sobie, jest, kurde, no naprawdę teraz muszę się postarać i w ramach tego starania no, to zacząłem przygotowanie od spotkania z Anną Religą, bo po doświadczeniach ze Skazanym Nulusa wiedziałem, że potrzebne mi są zdjęcia z tego okresu, zdjęcia, które nie są znane szerszej publiczności, zdjęcia prywatne i takich zdjęć znalazłem kilka. Bo to z kolei potrzebowałem tych zdjęć do zbliżenia się swoją twarzą, do tej twarzy, nie? Po prostu przeklejać grymasy, uczyć się tego, mieć świadomość, że na przykład przybieram dany wyraz twarzy, nie mając lustra przed sobą, nie? Chodzi o taką pamięć ciała. Druga rzecz, ponieważ czuję się bardziej takim aktorem ruchowym, no to charakterystyczne przygarbienie i to, co było organiczne u profesora, tak naprawdę bardzo mi pomagało i to akurat było proste, przybranie tej sylwetki, natomiast trudne było utrzymanie tej sylwetki przez 3 miesiące, w zasadzie dzień w dzień. Ja miałem takie przerwy, że jeździłem z przedstawieniem, więc w trakcie przedstawienia czułem, że się trochę zmieniam, ale to jest naturalne. I no, spotkanie z synem, z panem Grzegorzem, wyjazd do Zabrza, takie mini, nie wiem jak to nazwać, no, trening chirurgiczny w klinice w Aninie, gdzie uczyliśmy się starych metod, bo obecna sala operacyjna różni się bardzo od tej sali z lat 80. Ciebie ludzie kojarzą raczej z rolami lżejszymi, zwłaszcza z serialowej Niani, prawda, z panem Skalskim. Jak się z tym czujesz? Bo powiedziałeś na początku, że troszeczkę chcesz wejść z powrotem w takie klimaty takie poważniejsze, bardziej ambitne. No kiedyś Jan Frycz powiedział genialnie, jak go zapytali, czy lepszy teatr, czy film. Mówi, jak jest za dużo teatru, to tęskni za filmem, jak za dużo filmu, tęskni za teatrem. I to troszeczkę jest też tak z gatunkami, to znaczy Szekspir pisał i komedie, i dramaty, to samo Czechow i tak dalej. Wydaje mi się, że jakby aktor jest powołany do tego, żeby się zmieścić w każdym kierunku, w każdym gatunku. Ale nie przeszkadza ci, że kojarzą ci na ulicy na przykład z Nianią? Nie, Niania była fantastyczną przygodą. To było tak, że po pierwsze długotrwała praca z Jurkiem Bogajewiczem, który też mnie nauczył pewnego rodzaju innego myślenia, bo on był taki bardzo amerykański i wprowadzał te amerykańskie zwyczaje na plan. No i to było dla mnie bardzo, to była bardzo spora edukacja, to znaczy obserwowanie go przez wiele lat, bo wcześniej była kamera, kafe. Poza tym podczas Niani poznałem no, mnóstwo ludzi. Tam zawsze była gwiazda odcinka, dwie gwiazdy odcinka, muzycy, nie muzycy, przeróżne persony typu Lew Starowicz, Krystyna Janda, Muniek Staszczyk. No i co chwilę każdego dnia się po prostu zmieniało. Bardzo wiele się nauczyłem, więc jak najbardziej jest okej. Okay. Mi to pasuje. A utrzymujesz jeszcze kontakt z Agnieszką Degant? No Agnieszka jest bardzo konkretną, profesjonalną, zawodową aktorką. Nie, raczej nie mamy kontaktu, ale też jest taka specyfika tej Warszawy, że spotykamy się, jak po prostu razem pracujemy. Nie? Bardzo ciężko się umawiać po pracy, bo każdy tęskni za swoimi rodzinami i po prostu wraca do domu. Nie?